Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wasteland 3. Kochani, jesteśmy przed zadymą. Całe szczęście udało nam się wieżyczki wyłączyć dzięki specjalnym zdolnościom Juana Pablo. To były wieżyczki. No i właśnie, się zastanawiałem, jak to, kurde, tutaj ugryźć. Mamy oddychacza. Można by się gdzieś tu, jak mówiłem, pouchraniać między innymi. Natomiast, kurde, gościu tutaj jest na dole. Można by ten zbiornik kolej... Oho. Zbiornik oleju ewentualnie gdzieś dziabnąć, natomiast jak on wybiegnie, to raczej nie będzie już szansy tego zniszczenia, więc... No i stąd wiemy, że nie damy rady zestrzelić tego, kurde. No może jakoś stąd? Może jakoś stąd? Moment! O no! Uwaga! Będzie... Będzie strzał. O kurde, z tego? Mamy 123. Można by się gdzieś przykucnąć. Można by się gdzieś przykucnąć. Dobra, wiecie co? Zróbmy tak w ogóle. Zróbmy ten. Save. No właśnie, cel zablokowany. Można by podejść jakoś tu. O! I to jest bardzo dobry pomysł. To już powinno zadziałać. Tylko kurde, pytanie, czy go. Czy to wszystko się kurde wybuchnie tak jak powinno. Tu jest gościu z nożem. Więc tak, zróbmy tu, cyk. Jaro, właśnie, masz tę wyrzutnię, 85 obrażeń, tak. Jaro zresztą wspominał, że to już jest, kurde, dla dzieci zabawka, a nie dla porządnych mężczyzn. Co ty miałeś? To miałeś, nie? Ten najnowszy, ten? 47. 57 razy 5. Bo to jest razy 9. Momento. Weź to. To ma mniejsze obrażenia, to ma mniejsze obrażenia. I to ma mniejsze obrażenia. Dobra, jest ok. Jakieś rzeczy są w ogóle. Pancerz, hełm. Masz, to jest 7. Odporność na trafienie krytyczne. Sprawnego panka. Spawanego. Odporność na ogień plus 50. To by nie było głupie. Dawaj. Jaro, jak ty wyglądasz w tym? O, elegancko! Dobra, okej. Okay. Cyk. Dobra, weź się tutaj przykucnij sobie. A, bo jak jesteś za niską osłoną, to masz ten specjalistyczny. Szansa trafienia i unik plus 20. Spoko. Dobra, Lucia, chodź. Chodź. Też sobie przykucnij. Szeryfie. Czy tu jest... Czy tu można się zastanawiać, czy tu się można, kurde, skryć, wiecie co? Podejdź tu. Jak coś, to podbiegniesz po prostu gdzieś tu, jak się zacznie akcja i to będziemy atakować. Dobra, jesteśmy gotowi? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. A co ja tu jestem taki schłany? Nie wiem. W każdym razie, no można by tego dziabnąć, ale to nie. Nie mamy niestety precyzyjnego ataku. Nie, no mamy. Dobra, uwaga. Strzał. Gotowi? Ładnie. Ładnie. Gościu na górze też dostał. Ten tu. No i tyle. W sensie tyle z ciekawych rzeczy. Czy jestem kucnięty tu? Kucły? Chyba nie, ale gościu, kurde, się schował za osłoną. Pierdzielony. Szkoda, że... A nie, mogę. Zastanawiam, skąd ten music tutaj. 61%, kurde, mało. Dawaj. O kurde! Czym ty strzelasz? Co mało punktów akcji, naprawdę. Dobra, wiesz co? To weź się chroń. Za tym. Tu jest szeryf, który miał sobie ewentualnie podbiec w jakieś miejsce. Tak, czyli mogłeś tutaj. America. Ładnie. Git. Tu obrona. Lucia, ty widzisz kogoś poza zasięgiem. Juan Pablo, poza zasięgiem kawałeczek. Już kurde z tego, tylko że to są ogniwa energetyczne, dobra. To nieważne. To podejdź tu może. Wow! Okej. <Okay. grywa> I zostaniemy tutaj. Chociaż nie, bo tu jest, jeżeli tu jest jeden punkt akcji, to damy radę, dobra. Pięknie. Cyk. Ja jestem tu. America. No mógłbym spiec na dół, wziąć na siebie gniew.
smoczy. Nie, to już lepiej tu chyba. Mam precyzyjny atak, ale zostawimy precyzyjny atak na tamtego. No i ty, mój miły. No to jest Lucia w ogóle. Właściwie to Lucia mogłaby podbiec tu faktycznie. Masz jakąś specjalną umiejętność dzięki temu? Wymyślny strzał, uszkodzona broń. Minus 50 do szansy trafienia. To jest 43, trochę mało. Ryzykowanie. Niepewny atak z szansą trafienia krytycznego plus 70, ale szansą trafienia minus 40. A spróbujmy. Wow. Wiecie co? Trzeba będzie tego kurde zacząć używać. Nope. No i tyle. O, punkt, znaczy ten ruch za darmo. No i ty, mój miły. Obłędniku. Weź go, spróbuj tu. Federicio. Głowa, ramiona, zbiornik, wspomnieniem. To jest, kurde, 59 szans. Dawaj. Ach. No niestety. Dobra, jakiś ruch sojuszników albo coś. Ruch wrogów. Uwaga, ty! Zajebiście, słuchajcie. Co za masakra. Pudło. O, jebaniutki bombowiec. Jeszcze kurde, jakąś tam. Co tu się dzieje w ogóle? To ładne. Grenade out. Dobra. A ty jesteś tu w ogóle. Czy ja trafię w zbiornik? To jest 33%, wiecie co? Można by. Zniszczenie pancerza celu o 75%, tak zrobimy. Zniszczony pancerz elegancko. Ja mam jakieś ciekawe rzeczy. Motywację. Można by tam ewentualnie. Nie mam zasięgu na to. Obłędnik, on to zaraz przyjdzie, wiecie co? Żeby on może nie trafiał w nas. Co to jest to? Grzmotnięcie. Dwukrotną ilość pocisków, ale szansą trafienia minus 35. Można by? 65%, kurde, mało. Plus 100 obrażeń tym celom. Nie, no to bez sensu. Mógłbym go ewentualnie granatem pierdyknąć, ale to... Grenade out. Fuck you. Jaro. Wydaje mi się, że tutaj sobie damy radę. Natomiast... podbiegniemy tu. Ładnie. Jaro, i to było za darmo w ogóle, nie? Dobra, dwa punkty akcji, więc podbiegnijmy tu. Tu natomiast jest oddychacz. Bang. A tamten gościu jest z tym, nie? 95, zmiotacza. Tu się nie schowam. Mógłbym się schować ewentualnie tu. Zróbmy akcję typu taką. Właściwie to Lucia mogłaby go, kurde. Dawaj. Strzaskane ramię, wiem, ale jesteśmy przynajmniej w dobrej pozycji. No i pleban. Masz coś ciekawego tu. Masz naznaczenie celu. Masz to ryzykowanie. 51%, nie, trochę za dużo. Za duża szansa na nietrafienie. Mam 4 punkty akcji, wiecie co? Wydaje mi się, że możemy raczej uciec stąd. No, żeby nie byli wszyscy naraz. Ładnie. Przeładowany do. Co jest zablokowany? Weź się tutaj polecz troszeczkę. To jest tyle.
Granaty gazowe w ogóle. Jebaniutki. Nie, no tamtego trzeba wyeliminować. Mołotow koktajl! Kapitan Impreza. Dobrze! Dobra. Moja tura. Nie wiem czemu dostałem punkt. To jest motywacja. Dobra. 3 punkty akcji tylko mam? Łe? Jakiś koktajl? Nie, ja żyję. Wszystko w porządku jest. Ameryka! A sobie zostawię. W razie W. Jaro. Ktoś tu jest w ogóle? Moment. Bo mógłbym podbiec ewentualnie tu za 10 punktów akcji. Tu bombowca, dawaj! Wiem, że tutaj się zatrujesz, ale nic nie szkodzi. Jaro! Ładnie. Proszę się. Szeryfie. Podbiegnij tu. Uwaga na te. Pięknie. Pięknie. Aż poziom dostaliśmy z tego wszystkiego. Podbiegniemy tu. Lucia. Ktoś jest na dole? Można by podbiec w miejsce, gdzie się można by schować, ale widzę, że nie. No niby stąd. Dawaj. Jeden strzał będzie okej. Okay. Tutaj chyba nikogo nie ma, nie? Na dole. Nie. Ładnie. Z mało punktów akcji, to się schowaj. Ameryka. Jest poza zasięgiem. A niby stąd. Pięknie. No i Juan Pablo Presidente. A ty nie masz stąd zasięgu? Nie. ...43, naprawdę. Ślicznie. No nie było to jakieś super trudne. America. Dobra. Przeszukajmy wszystkich. Ja wiem, że tutaj jesteśmy zatruci, ale miejmy nadzieję, że to damy radę zaraz z tym. Dobra, jest apteczka przynajmniej. Troszkę amunicji 762. Złomki, złomki, złomki. Apteczko, złomki, złomki, złomki. Kluczyk. Rakieta. I git. Dobra. Kapitan Impreza. Jak tam wygląda sytuacja? Mamy w ogóle poziom, tak? Tak. Atrybuty. No właśnie. Ja sobie wezmę chyba koordynację ostatecznie. Tak, wezmę sobie koordynację. Mało tego, wezmę sobie broń automatyczną na większy poziom. I cechę. Szturmowiec. Tylko, że to jest pistolet maszynowy, a ja mam karabiny maszynowe. Poza tym nie mam nic ciekawego więcej. No, raczej nie będę tego używał. Unik. Odporność na trafienie krytyczne, skróty. Myślę, że unik. Weźmiemy sobie. Dobra, szeryfie. Nie, ty masz tylko to. Okej. Okay. A ktoś dostał poziom przecież, nie? Tu, Juan Pablo dostał. Koordynacja na czwórkę. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Zawsze to tam jeden punkt więcej akcji. Mała broń palna. Tak. I tyle. Dobra. Skrzynia medyczna. Zestaw pourazowy. Właśnie. A propos zestawu pourazowego. Polecz, kurde, szeryfa. No właśnie. Pst, pst. Penetracja plus 4. Ładnie. Dobra. Jaro, weź polecz wszystkich, bo to nigdy nie wiadomo. Co to będzie się działo i kiedy. Możemy się wszyscy zebrać może tu, w jednym miejscu.
Nie masz apteczki już? What? No i tyle, pleban sobie da radę. Okej, okay. Tutaj, tu jest skrzynia z alkoholem. Zaraz obadamy, co tutaj się dzieje dookoła. Przed wejściem, tu jest piwko, poncz preryjny. Co on daje? Wypicie plus 25 obrażeń wręcz. Minus 2. Dodaje zaczepność. Oto Jaro będzie musiał wypić. Jaro lubi takie rzeczy. Wypijać, z tego co wiem. Amunicja, 9 mm. Skrzynia z pancerzem, ale to w środku. Chodźmy tu wszyscy. Co długo jest gościu, kurde, rozwalony. Wydaje mi się, że tu może być jakaś ta łapeczka. Albo coś. Czy nie? Chyba nie. Skrzynka narzędziowa. Ten wjechał. Ulela, co tu się wydarzyło? W kiblu. 415 dolarów i słuchajcie, grzebień. Skrzynka z bronią w kiblu, nie wiem co ona tu robi. Jest lanca śmierci kolejna. Już trzecia. Jaką mamy? Jedną kupiłem. Otwieranie zamków. Dolary Color Radio. Tu skrzynka z amunicją jest obadana. Wydaje mi się, że tu byliśmy. W sensie tutaj sprawdzałem coś. Można było tędy wejść, wiadomo. O, słyszy! Pablo się tym zajmie. Mina gazowa. Badajmy tutaj troszeczkę. Frederico, kurde, zabity. Tutaj skrzynia z amunicją była tego obadana. Dobra, tyle. Użyj klucz do budynku. O. Dobra. Gdzie jest gondola? Wolałbym się nie przyglądać temu, co jest w środku. Ale się przyjrzałem. O! Tak. Trzymaj się. Potrzebuj mi was jak najszybciej. Spoko, spoko. Spoko, gościu. No wszystko robię, żeby dotrzeć do ciebie i z Vika przejąć. Złomek. I can't believe it's not butter. Duży pojemnik. Czyściciel ulic, słuchajcie. Dwie lufy. Dwa strzały pod rząd, słuchajcie, z rzędu. Kto to tłumaczył, kurde? Uchwyt. No zobaczmy tę, kurde. 52,76. A zobaczmy to. Pierwszy. Nagolenniki, słuchajcie, pancerz bojowy i szybkość bojowa 0,2. Wiecie, co muszę faktycznie ten pancerz, kurde, zacząć obadać? Jaki mam pancerz? Pancerz Gusa. O, pancerz taki sam, ale. Bo to jest unik 6%. A to mam szybkość bojową większą, wiecie co? Weźmy sobie ten, może spodnie. Taki będę bardziej tego. Sexy. I'm sexy for your love. Dobra, tutaj jeszcze. Tego gościa przy ten. Przeszukaliśmy, nie, karty. Wszyscy grzebień mają, ale to dobrze. Nagolenniki, słuchajcie. To jest pancerz 8. No, kompozytowe rzeczy. Tylko tutaj siły trzeba, nie? Trochę więcej. Wymagana siła 7. Wydaje mi się, że komuś dawałem siły już więcej. No wiadomo, że Jaro tutaj ten. No tu jest większy ten kompozytowy pancerz, ale ten wydaje mi się, że odporność na ogień będzie dobra sprawa. Zresztą Jaro tak wygląda sensownie w tym pancerzu, to trzeba mu przyznać. Nikt nie ma siły 7? Szansa trafienia minus 20, to nie ma. Ale są to jakieś rzeczy. To jest na pierśnik, wymagana siła 7, wymagana siła 5. To są te same. Nagolenniki komandosa. No to jest pancerz większy. Łaty ceramiczno-jedwabne. No dobra. To nie.
No to jest to wymagana siła 7. No to jest pancerz większy. Natomiast tu jest unik plus 6. No ale to jest lepszy ten w ogóle, nie? Pancerz 5, no. Masz. Oto mam do sprzedaży. Biernacy. What? Zwiera orzeszki. Zero ściemy. 10% kondycji. Spoko, spoko. Tu jest jakieś wejście, przejście. Mogę to włączyć? Mogę. Można jakoś wejść? Nie. Nie można. Pojemnik. Komputer. Wygląda na to, że przez ten panel można operować wyciągiem. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby uruchomić wyciąg i dostać się nim na szczyt góry. Idziemy. Życzymy udanej wyprawy. Do Wika. No dobra, jesteśmy. Hardy Knox. I'm begging you. Jak to można, kurde, ten? A, wyłączyć. Chyba po prostu trzeba go zdjąć. Tyle. Dawaj. Go, go, go. On się gorąco, kurde, zrobił. Mężczyzna przykuty do rożna obraca się, skręcając się z bólu. Po jego policzkach wprost żarłoczne płomienie... Co? Po jego policzkach wprost w żarłoczne płomienie na dole płyną bolesne, zamarzające łzy. Jego plecy są gorące. Podejrzewacie, że byle iskra natychmiast ponownie stanąłby w ogniu. Mężczyzna zauważa was i natychmiast zaczyna błagać o pomoc. Spoko. Nie, to Hardy Knox. Dobra, uwalniamy go chyba, nie? Mężczyznę przebiega dreszcz, po czym zaczyna się obejmować i cały dygotać. Kto ci to zrobił? Vic Buchanan, that freak, that monster, killing folk, cutting them open. Nie, no tego akurat zabijemy. Nie, ten, nie będziemy go, kurde, on za bardzo jest w bani ma zmieszane. Let alone come back with an army. He slaughtered damn near everyone he found here. Tortured the rest. Lucia chyba cię zna. What are you doing out here? Long story, Mr. Knox. Glad we got here in time. Well, you're a credit to your daddy, helping folk like this. He must be proud as hell. A czy twoja rodzina trudni się w Colorado? I oversee the wrangling and my Miriam does the real work while I play cowboy. You're welcome at our ranches anytime, strangers. Can't ever thank you enough for what you've done. Spoko. Chcesz nam o czymś powiedzieć jeszcze, gościu? Harden your hearts. You'll see things in there. Things he's done to his hostages. And he's not alone. Those breathers of his. Dobra. A jeszcze jakichś ludzi specjalnych? Same crew that followed him around Colorado Springs. No dobra. Jesteś gotowy? I'll have to find a working vehicle. Głównym tym powinno coś być, spoko. Jeszcze pozostałych zakładników trzeba uratować. Członkowie 100 rodzin, super. No i dobra, git. Jak w ogóle wygląda nasza sytuacja? Tu. 100 rodzin, no niestety nielubiani jesteśmy, ale nie już tacy do końca. Gipersi nas nienawidzą. Armia potworów, jesteśmy lubiani, tu jesteśmy uwielbiani w ogóle. Spoko. Sława całkiem niezła. Sława ogólnie, że nas słyszeli, ale... Królik. Tu na bank jest coś, kurde, ukryte. No. Może tu? Nope. A może tu? Nope. Dobra, jesteśmy gotowi na to? Wydaje mi się, że tak. Po czemu ja sam wchodzę tu? Chodźcie wszyscy. Bo się trochę boję. Właściwie to wyślemy naszego przyjaciela.
O, dobra, nieważne. Wszyscy padli. Ten? Uwaga na różnych. Get em! Myślałem, że to będzie jakaś taka, wiesz, bardziej taka subtelna akcja, no ale nie. Dobra, mamy filary pełne osłonowe, tu są połowiczne, tu. Można zawsze wyjść na zewnątrz, co też będzie można zrobić, ewentualnie strzelać przez okna. No dobra, kurde, tacy byliście mądrzy. Tomasz. I ciuch. Juan Pablo. Masz jakiś granat w ogóle? Masz. Dokąd dorzucisz granatem? A, dotąd. Czyli jakbyś podszedł tu. A to jest WIG w ogóle? Nie, no oddychacz. No właśnie, patrzę, że coś takiego nie bardzo. Ej, rzuć granatem tu może. Grenade out! Tu ładnie poszło. No. Mamy strzał elegancki, poza zasięgiem. Tu jest jeden punkt akcji. Podbiegnijmy. Kurde, źle zrobiłem, ale dobra. Podbiegnę, żeby ratować. Mało punktów akcji, niestety. Fuck you! Dobra, jest Jaro. Moment, z tej strony ktoś jest? Są! Dobra. No to ważna kwestia. Czekaj, bo ty jesteś kurde z tym. Z bronią. Dobra, git. Tak, ja wiem, że wszyscy się kurde ten. Ustawiliśmy w jednym miejscu. Zasadzka. No to w sumie się opłacało. Myślałem, że mamy broń do strzału. Ła. Dobra, kurde, koniec. Pa. Aha. Pablo, można to jakoś tak... No, stanąć w sumie tu. Jakiś mamy ten? Szybki strzał? Nie. Nope. Za mało punktów akcji. Kurde, szkoda, że nie można to faktycznie... No dobra, nieważne. Co to jest to? Zabójstwa bossów. To był WIG? Ten tu? Naprawdę? Nie, bez sensu. No, stali przy drzwiach, więc jakby nie bardzo czaję. Walce wręcz, bronią miotającą, czyli tą. Szansa na trafienie krytyczne. Ładnie. Dobra. Tego skurczybyka obłędnika. Bang! Dobra, Jaro, koniec bzdur. Plus ogłuszony, więc tura w plecy. Za mało punktów akcji, masz coś ciekawego tutaj? Nie. No to chyba tyle, nie? W sensie... Nie, tam jest jeszcze gościu, kurde. Lucia, może tu? Uuuu.
Jeszcze ja tu gdzieś jestem. Podejdę z tej strony. O, Jaro. No, nie denerwujcie Jarosława. To wam od razu mówię. Darmowy? A darmowy miał być. Czy to nie to? Nie szkodzi. Lucia ci pomoże. No. Pleba na 46%, trochę mało. Naprawdę pudło? Naprawdę to był Vic? Ten tu? Kurde. No dobra. Spoko. Moment. To są rzeczy ważne i ważniejsze. Granat gazowy razy... Nie, myślałem, że razy 4. Respiratorki, bzdurki. Dobra. Momento. Chwila. Nie pali się. Umierasz? Nie umierasz, miejmy nadzieję. Skrzynia z alkoholem. A właśnie, Jaro miał sobie skrzynię z alkoholem. Dziabnąć. Ale wydaje mi się, że to nie był Vic. Aha, tutaj trzeba by się przenieść tamtędy. Dobra, zagadajmy z typem. Skrzynia medyczna jak najbardziej się przyda. Właściwie zawartość skrzyni. Otwieranie wytrychem. Trochę pieniędzy, trochę złomku. Głowa. Czyja głowa? What? Ridley! W ogóle nie związany nic nie ten, co on tu robił w ogóle. Jak typy były obok. Masakra. Słuchajcie. Every time I close my eyes, I can see the damn things. Probably no bigger than my pinky. But they feel like 10 spikes. Ale co? It's not the worst part. They were laughing when they did it. Like kids playing a game. Get me out of this, Rangers. Get these goddamn nails out of me. Spoko. Będziecie jak grat w szyby, to ładny tekst. Dobra, Jaro. Mężczyzna wychyla się od biurka i zostawia wam wolne pole manewru. Znieczulacie rany, wyjmujecie gwoździe, podajecie zastrzyk z antybiotykami, a następnie pan narzujecie spuchnięte, zakrwawione stopy. Spoko. Spoko, masz przeciwbólowe środki podane. I can't say this enough. As bad as his guys are, Vic is worse. Much worse. Co? Jest gorszy niż gwoździe w stopach? Yeah. Tak. As bad as I'm alive. I'll probably heal. Heard Ash. It's one of Vic's inner circle. Saying he had the key to the Patriarch's wing. He's in some kind of security control room. Not far down the hall. Klucz do skrzydła patriarchy. More importantly, Vic has hostages. Killed most of them. But two from my team are being tortured. And so are three from the 100 families. Wszystkich pięciu zakładników. Co wiesz o zakładnikach, mój miły? Part of the Ward family. And two sisters. Part of the Reed family. Can't really say much more. Even before the nails. Spoko. Gdzie są? Bizepi. I took Bizepi to a science lab. They have her working with someone named the Gift. I have no idea where they took Laloka and Rook.
The guards in the lobby kept joking about how lucky I was compared to what Vic was planning for the two of them. I really hope they're okay. What a fucking mess. The breathers. They never talked to me, but they look tough. I'm not sure what they want. No, to wiemy. Dobra. You probably know my brother, General Woodson. Wade. Spent a lot of time helping him, and I never got any field experience. Looks like I got it, huh? More than I can handle. Dobra. Wade's gonna laugh and laugh. To przez brata tak skończyłeś właśnie? No. He told me not to go, but I had to, you know? Prove myself. Spent a lot of time behind the radio giving orders, never getting them, never seeing what the world was like outside my brother's shadow. Have to say, I miss those days now. To think I used to worry about losing my shit in a fight. Twój brat będzie z ciebie dumny, nie będziemy już o tych gwoździach gadać. Dobra, odpocznij. O łajkaś! Cokolwiek to znaczy. Nie no, wiem co to znaczy, ale... dobra, kurde blaszka. No tutaj tędy nie wejdziemy, bo trzeba by mieć... Co to? Co? Ktoś nieźle zaszalał z piłą łańcuchową, tworząc krajobraz, jakby eksplodował wielki blender setką trupów i jeziorem krwi. O masakra. To jest ta piła łańcuchowa. Ci są wszyscy przeszukani. Lewo, prawo. Dobra, no to trzeba iść, kurde, dalej. Tak? Czekajcie, moment, mamy ten. Mamy chyba poziomy. Lucia ma poziom. Postrzegawczość, kurczę, szansa trafienia. Może tą siłę faktycznie, kurde, weźmy. To jest też, kurczę, kondycji trochę. To jest siła na poziom 6. No bo ona i tak jest z przodu. Chociaż... Koordynację. Zawsze to więcej punktów. Bo teraz mamy... Sportność na efekty stanu, to by było dobre. Szczęście, spostrzegawczość, bonus do obrażeń zadawanych. 24% szansa trafienia, ogólnie percepcja większa. No. Klikniemy sobie, wiem, że tam siłę miałem dać ewentualnie, ale... Ale modyfikacje broni, ma broń palna. 3 punkty. Więc co, bo to jest poziom 8, a ja tam wydaje mi się, że muszę mieć poziom któryś 7, ale to wydaje mi się, że w modyfikacji pancerza, nie? Zaraz zobaczymy. Oszkodzenia słoną, strzelby zadają, w sensie tu. A właśnie, miałem rozebrać parę pistoletów. Dziękuję za tę podpowiedź. No to są burzyciele, bzdurki. Odporność na grafiki krytyczne, tu jest pancerz plus 2, wiecie co, pancerz plus 2 to nie jest nic głupiego. Natomiast, moment. Można by rozebrać jakiś pistolecik stary. Zespół automatyczny. Klik 19. No nie, bo posprzedawałem większej rzeczy. No co śmierci, no wolałbym jej nie rozbierać. Dobra. Rozłóż. Tak. Pierwszy raz rozkładam. Mamy złomku 20. I tyle. Złomku 22. Patrzę, czy mam jakieś, kurcze, modyfikacje, ale chyba nie. Dzięki temu rozłożeniu. Chyba nie. Złomek. Chociaż... Nie, to wydaje mi się, że nie. A propos. No właśnie, mamy tu ciekawe rzeczy. To jest kąt stożka 15. Szansa trafienia. Kąt stożka 10, 15, dobra, masz dławik. Potwierdzam to. No tu mamy jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. No mamy tę szansę trafienia plus 7, ale to może sobie weź. Moja miła. Też tu nie mamy nic. Szkoda, że właśnie nie można, kurczę, wiecie, próbować chociaż zdjąć tych modyfikacji, nie? Wcześniej. Jest pancerz plus 8, kurde, moment to. Odporność na zimno spadnie, ale... Ale pancerz... Nie, bo tu jest pancerz plus 8. No. To co, ja taki jestem do przodu? Odporność na zatrucie, pancerz 8, spoko. Tu jest pancerz 6.
No, odporność na trafienie krytyczne to było większe, ale pancerza o 2. A ja mam co? A bo ja mam twardziela plus 1 tutaj, dlatego, ale. To jest szansa na trafienie krytyczne plus 12 i pancerz 8. Efekty stanu, kurde. Nie, zostanie ten hełm na razie. Dobra, kochani, zatem lecimy powoli do przodu, ale powoli będziemy kończyć ten odcinek, tylko tak chciałem zobaczyć. O, ktoś żyje w pokoju po lewej, tu. Czy tu można jakoś wejść do tego? Nie wiem. Opisy ogłoszeń. Skrzynka medyczna. Na poziomie pierwszym, więc uwaga. Oho. Witam was, nieznany głos. Hey y'all, I can hear you outside the door. My name's Ash. I guess I shouldn't tell you that. Anyway, Vic says you can't... No to jest ten popiół śmieszny. Te drzwi nie są tak bezpieczne, jak ci się wydaje, popiół. Mam zabić wszystkich zakładników. Nie musisz tego robić. No dobra, trzeba będzie wejść do niego jakąś inną stroną. Pewnie tędy. Czy tu są jakieś wejścia jeszcze? No tu jest ten kominek, nie? Tu jest ten duży pojemnik. Portret. Bomboskoczek tu jest? Dobra, na spokoj. Wiesz, my mamy... Szeryfie, może iść sam. Zobaczmy, co to. Przedmiot kluczowy dla misji, słuchajcie. Matka w żółtej sukience z trzema córkami. Ciekawostka. Znajdujecie obraz kobiety w średnim wieku z trzema młodymi dziewczynami, może to jej córki. Obraz wygląda na powojenny, ale pokrywa go warstwa kurzu, jakby od lat się nikt nim nie zajmował. Kobiety wyglądają na... Tam będzie jakaś walka za chwilę. No. To jest... No dobra, nieważne. O kurde, blaszka tego... Wow. Leban nie żyje w ogóle z automatu. To jest gazoskoczek w ogóle. Dobra, Jaro, weź mu przypierdziel, bo naprawdę. Jeszcze raz. Szczęśliwe uzdrowienie na wszystkich. Co tu się w ogóle wydarzyło? Moment. A gdzie tu wszyscy w ogóle? Złomy. Jaro, weź połataj wszystkich, bo naprawdę. Szczęśliwy, mega krytyczny w ogóle, nie? A sam siebie też możesz połatać. Jak chcesz, oczywiście. A ty nie masz tutaj koktajla mało tego? Śmiesznego? Już, Jaro, naprawdę. Za dużo leczy tych ludzi. Dobra, nieważne. No i w lewo, w prawo, tu był ten portret, tu ci. Wydaje mi się, że tu jest jakieś tajne przejście, które potrzebujemy zobaczyć. Może tędy? Nie wiem, tak mi się wydaje, tam przesuń półkę i wejdziemy. Skąd tu, kto tu przyszedł? Moment. O kurde, blaszka. Wiecie co? Oni żyją tutaj. Niespodziewajka. Błędnik. Wydaje mi się, że... Doktor Hyde. Wiecie co? Aż tu wejdę. Tak na moment. Dzień dobry. Niespodzianka. Kobieta na ciężkim wózku inwalidzkim spogląda na was, a następnie na zieloną skórą kobietę w mundurze strażniczki stojącą obok niej. Jej ochrona gapi się na was, ale widać, że czeka na jej sygnał. W ogóle ten. Strój, nurka. A to tapizepi. Oczy Pizepi skupiają się na was, a usta wypowiadają nieme spokojnie. Przestańcie zabijać.
Strażnicy ognia! Oddychacze za to. Nie, dobra, wszystko w porządku? But understand, my breathers don't live in the same reality you do. They move in and out of the dream. To jakiś te, kurde, pod wpływem jakichś środków dziwnych są, nie? Cały czas. So, introductions. I am the gift. I make the gases that enable my breathers to live in the dream. But it was victory that first showed us the dream. But I do not approve of all this killing. Why bring death into the dream? And not all you outsiders are that bad. Pazeppi here has been a real help. So, let's talk, yes? Jest u ciebie strażniczka, którą musimy zabrać. No i w każdym razie musimy się rozprawić z synem patriarchy. Ah, implied violence. Your friend will stay with us. To ensure everyone stays on their best behavior. So, you must have questions. Gdy czeka na wasze pytania, dochodzi was myśl. Niespodzianka nosi sukienkę identyczną jak kobieta z obrazu w sali pamięci. To tam. Zasilany. Pokażmy to zdjęcie rodzinne. Yes, it is. My mother, my sister, me. Don't remember this place. Too long ago. But this was her home. The girl I was. The girl that broke. The girl victory healed. Wiku, potrzebujesz pomocy w... Ale do kogo? Potrzebujesz pomocy w usierce. A kindness. But escape from what? Która stoi, siedzi. Weź ją tam, ostro grzbiet. Dziabnij. I am the gift because of what I bring into the world. Access to the dream. Victory showed me this. Nie, no percepcję mamy na ósemce. I don't believe that. You think you know victory, but you don't. This killing, it's not all of who he is. He gifted us the dream. He made the breathers. Nie, no siedzi w tym. W swojej udzie, ale skarpetki ma ładne kolorowe. Masz piękny wózek. Victory Buchanan gave it to me. Strong. Możemy się przyjrzeć. Materiały wybuchowe. Gdy badacie wózek, macie wyjątkowo paskudne przeczucia, które potwierdza akumulator z dużym zapasem mocy. Klękacie, aby przyjrzeć się bliżej pod siedziskiem niespodzianki wśród morza splątanych drutów, znajduje się niewielki czarny prostokąt. Niemal na pewno to bomba. Zdetonujcie bombę. Pozwól nam ją rozbroić. Usuwamy urządzenie. Żarcik Wiktorego. Co tu robi ta Pizepi na dole? Humiliated. I assessed them. Saw her. Saw intelligence. Knowledge. Dobra, dobra. A jesteśmy wdzięczni, że ją chroniłaś. Fajnie, fajnie. Can't be helped. But not her. Niespodzianka. Porozmawiajmy o Wikim. Po raz pierwszy nie mam czegoś. Wiesz, że nie życzymy ci źle, pozwól nam rozprawić się z Wiktorem, a nie narobimy ci kłopotów. Nie będziemy w to ingerowali. Bez Wiktorego, jest super. Idź, jeśli chcesz. No i git. Strzeżcie się, poza moimi strażnikami oddychacze w tej chatce są zbyt mocno pogrążeni we śnie, by mogła ich dotknąć. Unikajcie ich, jeśli możecie. Zabijcie, jeśli musicie. No i gitersko. Dobra, dzień. Nie będziemy ich tutaj zabijać, bo wiecie, oni mają jakiś tam swój świat, każdy sobie tam żyje. Można by, ale po co? Doktor Hyde. Dobra, pohandlujmy. Właściwie możesz nas też uleczyć w razie W.
Co ty masz ciekawego? Trochę amunicji, trochę. Właśnie, jakiejś amunicji mamy mało. 440, 80. Nie, wszystko jest ok. No, ewentualnie można by troszeczkę kupić tego. Ile mamy? 4000, ale to wiecie co? Za dużo nie będę chciał kupować. 15 sztuk amunicji kupmy. Sprzedajmy złom w ogóle. Git. Mamy również stację pierwszej pomocy. Szkoda, że wieżyczek nie ma tutaj. No i tyle, dobra. Dzieny. Gościu. Moment, cze. To nie koniec. Możesz nas wyleczyć? Za stówkę! Nie. Dobra, cześć. Nie będziemy z sobą gadać. Pojemnik. Pytanie, czy ten pojemnik będę mógł dotknąć? Nie. Dobra, to nie. Pojemnik oddychacz. Pytanie, czy tu będę mógł dotknąć? To mogę. Jest strzałka medyczna. Jest co? Obecnie nie ma, nic tam się nie przyda. No dobra. Tu jest kolejna skrzynka medyczna. Mam nadzieję, że dadzą nam ją otworzyć. Tak, git. No i tu jest skrzynka medyczna, ale to jest... Tu będzie jakaś zadyma. To na bank, to już widać. Zresztą tu jest oddychacz kolejny. To jest pojemnik, który chciałem dotknąć. Dobra, kochani, jakoś to w miarę działa. Mamy ten. Mamy możliwość, to jest Pizepi, właśnie, którą mieliśmy pogadać, ale z nią pogadamy, kurczę, za chwilkę. I tu jest przejście dookoła. Zejście na dół. W ogóle jaka masakra. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Momento. No tu tędy poszliśmy. Tu jest ten z tymi. Poszliśmy potem tu i w lewo. Może jakoś tu, tędy się idzie? Zobaczymy. Jakoś tak pójdziemy pewnie. Kochani, póki co kończymy. Dzięki wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.